Kiedy w 2012 roku jeden z radnych katowickich zgłosił się do Karmaka z ESL-a, żeby zaproponować mu, aby kolejne wydarzenie z serii Intel Extreme Masters odbyło się w katowickim spotku, obaj prawdopodobnie nie zdawali sobie sprawy z tego, że właśnie tworzą legendę. Legendę na miarę Katowic, na miarę Polski, a nawet na miarę świata, ponieważ Intel Extreme Masters w Katowicach w kolejnych latach stanie się stolicą e-sportu na kilka dni w roku i tak już od ponad 10 lat. W 2013 roku, kiedy po raz pierwszy Intel Extreme Masters odbywało się w katowickim spotku, oczekiwania nie były wysokie. Sam Karmak powiedział w jednym z wywiadów, że jeżeli przyjdzie 3000 osób, będzie to już całkiem niezły wynik. Natomiast spodek już wtedy zapełnił się po brzegi. W kolejnych latach, w roku 2013-2014, spodek wypełniał się każdorazowo po brzegi. Jeszcze wtedy, ponieważ to interesuje nas najbardziej, targi Expo były w samym spodku z racji tego, że Międzynarodowe Centrum Kongresowe było dopiero w budowie. Jeżeli nie wiecie, jak to wyglądało, to scena, sam spodek był podzielony na pół. Scena była dosunięta do samych trybun, a zaraz za nią odbywało się Expo, targi technologiczne. W 2015 roku, dosłownie na dzień przed samym IM-em, przed samym wydarzeniem, organizatorzy dostali klucze do Międzynarodowego Centrum Kongresowego, by tym razem to tam zorganizować wystawę Expo. I wydawało się im, jak powiedział Adrian Kostrzemski w wywiadzie, że była to katastrofa, że nic nie poszło tak, jak powinno, ale przez to, że byli w ferworze organizacyjnym, nie zdawali sobie sprawy, że ta legenda urasta w oczach świata do jeszcze większych rozmiarów. Zostały te targi okrzyknięte, całe wydarzenie ogromnym polskim i światowym sukcesem. W kolejnych latach ilość uczestników lawinowo rosła i osiągała kolejne rekordowe liczby, by w 2019 roku IM Katowice odwiedziło aż 174 tysiące osób na żywo w hali MCEK oraz w samym spotku na zawodach sportowych. Tak zrodziła się przepotężna legenda. Oprócz tego oczywiście mieliśmy gigantyczne, legendarne wydarzenia e-sportowe, tak jak w 2014 roku wygrana polskiego Virtus Pro, które zapoczątkowało gigantyczną falę popularności CSGO. Do tamtej pory na IM-ie rządził głównie LOL i StarCraft. To legendarna akcja XPK, czyli legendarny backdoor, obejrzał się w tym momencie 11 milionów razy i przeszedł tak samo do historii e-sportu, ale w polskich sercach zawsze będzie to ta wygrana Virtus Pro. Czy Virtusi jeszcze zawitają kiedyś do spotka? Oczywiście, że tak. Natomiast w innych rolach. TAS jako trener G2, a Neo Filip Kupski jako trener Face Clanu, który po raz kolejny w roku 2024 stanie do walki w finale na Intel Extreme Masters Katowice. Ale zanim do tego dojdzie, nastał rok 2020 i niestety IM dosłownie na kilka dni przed wydarzeniem, tak jak miało to miejsce w 2015 roku, gdzie na dzień przed startem wydarzenia organizatorzy dostali klucze do hali MCEK, tak na kilka dni przed wydarzeniem w 2020 roku dostali informację, że do spotka wejść nie mogą, że wydarzenie zostanie odwołane. I niestety publika nie mogła pojawić się w spotku ze względu na globalną pandemię koronawirusa. W 2020 roku wydarzenie się nie odbyło. W 2021 roku zawody zostały rozegrane online. W 2022 roku
dostaliśmy targi tylko i wyłącznie na koronie Spotka, więc nie można było mówić o pełnoprawnym Expo. Ale już w 2023 roku Intel postanowił zreaktywować poniekąd wystawy najnowszego sprzętu elektronicznego i zapewnić nie tylko rozrywkę e-sportową, ale też tą od strony geekowskiej. Ich scena była wtedy największa. Film z tego wydarzenia w 2023 roku jest również na moim kanale i wtedy już było widać, że to w centrum całych targów jest Intel. Natomiast w 2024 roku jeszcze mocniej było widać to zaangażowanie. Ten miniony rok widać, że jest już pod batutą Intela, jeżeli chodzi o same targi, i będzie widać ten trend moim zdaniem w kolejnych latach, gdzie ta scena będzie się coraz bardziej rozrastać. W 2023 roku Intel był w centrum, ale w 2024 roku ta ich scena, ich ekspozycja była jeszcze większa. To ich stanowisko było w centrum, można było tam doświadczyć rozrywki wszelkiego rodzaju. Ludzie na scenie zmieniali się jak w telewizyjnym show. Co do minuty pojawiał się nowy content, a to przedstawiciele przeróżnych sklepów technologicznych prezentowali swoje panele, a to segment moddingowy, na którym ja sam osobiście z arcymistrzem polskiego moddingu Czugą miałem okazję przedstawić jego genialny projekt modelu związanego z grą Assassin's Creed Kompa, który według mnie jest absolutnym arcydziełem i mam nadzieję, że w kolejnych latach takie arcydzieła Czuga też będzie nam dostarczał. To było niesamowite, ponieważ mieliśmy tylko godzinę na pokazanie tego niezwykłego modelu, na pokazanie laureatów konkursu moddingowego i dosłownie co do minuty ten czas był wymierzony, bo zaraz po nas następowało przygotowanie do kolejnego panelu. Po prostu młyn na scenie był cały czas, więc jeżeli ktoś chciał, mógł poczuć się przez te 3 dni troszeczkę jak na jakimś festiwalu, jak na jakimś koncercie, gdzie cały czas przed sceną, jeżeli pozostawał, to widział coraz to różnych artystów. Ekstremalny overclocking, który już wydarzył się też rok wcześniej. Prezentacje nowych gier. W tym przypadku akurat ja największą uwagę zwróciłem na polskiego Blade Runnera. Bardzo fajne panele, z których każdy, jeżeli ma nawet przeróżne zainteresowania, weźmie coś dla siebie. Oczywiście e-sport zawsze jest głównym konikiem Intel Extreme Masters Katowice, więc zaraz obok sceny był segment, gdzie pojawiali się zawodnicy wszystkich drużyn obecnych na Intel Extreme Masters w Katowicach i podpisywali fanom ich koszulki, robili sobie zdjęcia. Oprócz tego cały najnowszy sprzęt, jaki Intel ma w swoim portfolio, nawet handheldy na ich procesorach można było zobaczyć na tym stoisku, więc widać, że mają taki fokus na to, żeby to właśnie oni powinni nie dość, że być tytularnym sponsorem tego wydarzenia, ale też ciągnąć te targi. Mam takie wrażenie, że w kolejnych latach ta ich obecność będzie jeszcze większa. Czy to dobrze? Nie wiem, nie mi oceniać, ja z tym czuję się zarąbiście, aczkolwiek głosy słyszę od ludzi, którzy byli w 2017, 18, 19 roku na targach, że to nie są te same targi, że tamte targi były większe, tamte targi na pewno były inne. I teraz następuje pewna zmiana, która nastąpiła niestety po pandemii, gdzie większość producentów przestało pojawiać się na tego typu targach, a tego typu targi przyjmują charakter swego rodzaju festiwali technologii. To mi się bardzo podoba, bo dzieje się tam naprawdę dużo i jest to połączenie rozrywki z geekowską zajawką na technologii. Ja osobiście nie mogę się już doczekać kolejnej edycji. Mija miesiąc
od zakończenia Intel Extreme Masters w 2024 roku. Z tego co wiem, bo miałem kiedyś okazję na ten temat rozmawiać z Adrianem Kostrzemskim, który przez 10 lat był znaczącą personą w ESL-u i powiedział, że ten miesiąc to jest ten ich miesiąc wolny. A po tym miesiącu, po miesiącu dwóch, oni zabierają się do roboty i zaczynają planować kolejny IM. Więc jak wy oglądacie ten film, który dla was de facto jest podsumowaniem, teraz ludzie z ESL-a zaczynają myśleć i przygotowywać kolejne wydarzenie z cyklu Intel Extreme Masters Katowice, które odbędzie się, miejmy nadzieję, że się odbędzie w 2025 roku. A ekipa Intela jeździ po innych IEM-ach po całym świecie ze swoją sceną, z tymi samymi ludźmi, którzy są dedykowani, przypisani do tego, żeby z tą przepotężną Intelową sceną jeździć po całym świecie, która de facto pływa w potężnych kontenerowcach, poniekąd za nimi jest rozkładana na innych tego typu wydarzeniach i przypłyną do nas prawdopodobnie za rok w styczniu, rozłożą tą scenę i będziemy się po raz kolejny mogli cieszyć tego typu wydarzeniem. Ja trzymam kciuki, żebym mógł się na nim pojawić, bo jest to naprawdę dla mnie niesamowite. Całe szczęście, moja opinia na temat tych targów jest poniekąd nieskażona tym, jak to było kiedyś, ale wszyscy ci, którzy myślą, że kiedyś było lepiej, pomyślcie o tym tak, kiedyś było inaczej, teraz się to zmienia. I moim zdaniem, jeżeli tak porównam sobie, jak zmieniają się targi technologiczne na całym świecie, jak poniekąd tracą one na znaczeniu na rzecz wydarzeń online, to, że to się zmienia i Intel nie chce, żeby same targi upadły i bierze na siebie ciężar organizacji rozrywki w hali MCEK, to mi się podoba i mam nadzieję, że w kolejnych latach będzie ta poprzeczka podnoszona jeszcze wyżej i w pewnym momencie ta rekordowa liczba 174 tysięcy uczestników w 2019 roku zostanie przebita i to mam nadzieję, że wielokrotnie. Widzimy się na IEM-ie już za rok.